Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego będzie z pewnością najważniejszym wydarzeniem organizowanych już od 5 lat Dni Romana Wilhelmiego. W poniedziałek na skwerze noszącym imię i nazwisko słynnego aktora wmurowano akt erekcyjny pod budowę pomnika. Taki sam akt będzie też prezentowany na wystawie Dopóki w naszej pamięci, organizowanej w Scenie na piętrze. Niech też w pamięci następnych oglądających galerię pozostaną ci, którzy podpisali się i uwieczeni zostali na akcie erekcyjnym. Lewan, coś za coś. Oni pomogli idei, my pomagamy przetrwaniu ich pamięci. Pomagali przede wszystkim członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Romana Wilhelmiego, a także zwykli poznaniacy, którzy mogli wpłacać dowolne kwoty na ten cel. Najwięcej pracy miał jednak twórca pomnika, Roman Kosmala, który sam przyznawał, że łatwo nie było, ale było warto. Pokazać go prywatnie, w tym jego podniesionym kołnierzu, jego płaszcza, w golfie też tak, żeby to nie była taka pretensjonalna, taki powiedzmy portret bardzo odświętny, tylko żebyśmy go mieli takiego prywatnego, z jego taką refleksyjnością, troszeczkę zadumany. Najbardziej prywatnego Romana Wilhelmiego znał jego brat Adam, który także pojawił się na uroczystości. Romkowi naprawdę się należało, to wszystko, bo on był rodowitym poznaniakiem, on tu się urodził, tu się wychował. Wyjechał już w wieku do szkoły średniej, dalej niż średniej do wyższej, także że jestem szczęśliwy, że dożyłem tego momentu. Obelisk stanie przy ulicy Masztalarskiej, tuż przy Scenie na piętrze, gdzie Roman Wilhelm grał i występował. Urodził się w Poznaniu, wychował się w Poznaniu, grał w Poznaniu w tym miejscu, scena żyje, no więc jak gdyby gdzie jeżeli nie tutaj postawić ten obelisk? Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi 5 listopada podczas 5 dni Romana Wilhelmiego.